Tajemnice Gorszowa, tajemnice Gorszowa. Nic tu się nie skryje i nic się nie schowa. Tajemnice. Witam. Gdzie jesteśmy i o czym dzisiejszy odcinek będzie? Dzisiaj udamy się tą piękną ścieżką, która zaczyna się tutaj niedaleko, bo tu jest parę kroków, stąd jest ulica Chodkiewicza. Zaczyna się na ulicy Chodkiewicza, a kończy się właściwie przy samym ujściu Kłodawki do Warty. To jest ścieżka naprawdę piękna. Miastu naszemu czasami uda się zrobić coś fajnego i ta ścieżka wzdłuż Kłodawki, wzdłuż dolnego biegu Kłodawki naprawdę jest udana. A ta część tu, od ulicy Chodkiewicza do ulicy Mickiewicza, tam przejdziemy tunelem pod ulicą Księdza Andrzejewskiego, koło stadionu byłego Warty. Jeszcze była taką częścią spacerową, jeszcze utworzoną za Niemca. Wszystko opowiem. Film troszeczkę przyspieszymy, żeby nadać bieg szybciej akcji. Po drodze opowiem historię, po drodze opowiem parę anegdotek, pokażemy tą ścieżkę od samego początku do samego końca. Witam serdecznie, godzina 7:30, niedziela. Przejdziemy się, zrobię dla Was to, przejdziemy się wzdłuż Chłodawki, pokażę Wam, jak wygląda trasa. Grzegorz uzupełni historię swoim lektorem. Ja tylko dodam, że tutaj delikatnie zboczę z trasy, a to tylko i wyłącznie dlatego, żeby Wam pokazać więcej, jak ładny teren mamy dookoła i wzdłuż tej Chłodawki, siedziska, place zabaw dla dzieci. Lecimy. Tak, zaczynamy od Willi Jancarza. Willi Jancarza na ulicy Chodkiewicza jest obecnie takie niewielkie muzeum, które przedstawia osiągnięcia Edwarda Jancarza i idziemy wzdłuż Kłodawki aż do przejścia takim tunelem pod ulicą imienia księdza Andrzejewskiego. Ksiądz Andrzejewski to taka bardzo znana postać w naszym mieście, no tak znana, że aż zasłużył sobie na ulicę. Także i ja pozwolę sobie wtrącić do filmu parę słów. Otóż po drodze będziemy mijali tablice informacyjne, których zdjęcia wyświetlimy na końcu filmu w dużym powiększeniu na cały ekran. A są tam bardzo ciekawe informacje o danym rejonie, przyrodzie i zabytkach. I tu widzimy właśnie ten tunel i idziemy sobie cały czas wzdłuż rzeki Kłodawki. Taki bulwar spacerowy to już istniał w tym miejscu nawet za Niemca, a kilka lat temu został poprawiony. Jakość tego miejsca spacerowego znacznie się poprawiła. Wchodzimy w tunel pod ulicą i po drugiej stronie wyjdziemy w miejscu, gdzie po lewej stronie będzie dalej szemrzeć nam Kłodawka, a po prawej stronie widzimy stadion byłej Warty. Dla starych gorzowiaków jest to cały czas stadion klubu sportowego Warta Gorzów, klubu piłkarskiego. Świeżutko oddany już jest jako stadion lekkoatletyczny. Piłkarze na nim nie trenują, ale no, tak się utarło, jest to stadion Warty. Proszę zwrócić uwagę, że ławeczki są tutaj co kilkanaście metrów, a przy każdej ławeczce jest zamontowany kosz na śmieci. Taki oto miły akcent w kierunku zachęcania mieszkańców do dbania o czystość. Kłodawka jest drugą co do wielkości rzeką w Gorzowie. Ktoś myśli, że Gorzów leży nad dwoma rzekami. Jest również w błędzie, gdyż Gorzów leży nad trzema rzekami oraz potokiem. Już wytłumaczę, gdzie, czemu trzy rzeki, bo jest jeszcze rzeka Srebrna. W granicach miasta do Kłodawki wpada rzeczka Srebrna i od miejsca, w którym rzeczka Srebrna wpada do Kłodawki, Kłodawka jest już notowana jako rzeka górska. Tak przyspiesza swój nurt, robi się znacznie szersza i byłem świadkiem tu w tym miejscu, jak mój ojciec w latach 70. łapał sobie pstrągi. Naprawdę, łapał pstrągi tutaj koło stadionu Warty, czyli rzeczka górska w dalszym ciągu jest. I nie tak dawno widziałem gościa, który łapał w Kłodawce na muchy.
łapał sobie na muchy koło jakichś takich zatopionych opon, koło zatopionych jakichś wiader. Mówię, co on tutaj szuka, nasłuchał się jakiejś propagandy, natomiast na moich oczach wyciągnął całkiem przyzwoitego pstrąga. Zbliżamy się teraz do ulicy Dąbrowskiego. Przechodzimy przez ulicę Mickiewicza, jesteśmy wzdłuż Głodawki i ulica Dąbrowskiego. I fascynujące pomniki przyrody będą się nam teraz pokazywać. Okazałe lipy, okazałe olchy i oczywiście plac zabaw. Naprawdę miasto się postarało i podczas całego naszego spaceru będziemy mijać kilka takich fajnych placów zabaw z ławeczkami dla dorosłych, bo taka jest jakaś taka tendencja, że robią plac zabaw dla dzieci, a o ławkach dla dorosłych się zapomina, ale nie teraz. Jak widać, wszystko jest przemyślane i ładnie nam tu zrobione. Miasto ma się czym pochwalić, tym bardziej, że dbają o pomniki przyrody. Pomniki przyrody tu w okolicach są otaczane przez siatki druciane. Siatki druciane służą temu, aby zabezpieczyć te pomniki przyrody przed bobrami. Bobry są klątwą, zmorą naszego miasta. Tuż po prawej stronie zobaczymy plac Grunwaldzki. Miejsce także ciekawe, bo tutaj odbywają się różnego rodzaju uroczystości miasta. Różne występy, defilady czy przegląd orkiestr dętych. A całkiem niedawno odbył się tutaj zlot food trucków. A po lewej stronie widzimy hotel Gracja. Ten hotel ma również basen w środku. A co było tam poprzednio? Już byłem nawet na rozmowie z właścicielem, gdyż chciałem pokazać hotel Gracja i pokazać, co było tam poprzednio. A poprzednio była tam pralnia wojskowa, dosyć spora. Tak, cała bielizna z naszych tu gorzowskich garnizonów przejeżdżała przez drewniany mostek tutaj aż do tej pralni i była tutaj prana, tak, wojskowe gatki, kalesony i podkoszulki. Prane było w tym miejscu. Pralnia w latach 90. strasznie już podupadła, ale została na szczęście wyremontowana, zrobiona, powiększona i jest teraz piękny hotel. Po prawej stronie widzieliśmy przed chwilką szkołę ósemkę byłą, obecnie sąd. I skręcamy przez kolejny mostek na Głodawce, bo ta trasa nam się wije poprzez, przechodzi przez różnego rodzaju mostki. Gdzieś słyszałem, że Gorzów ma 5 mostów. Nie. Gorzów, z tego co ja naliczyłem, tych mostów ma około 30 paru, a może już teraz 40 ma parę, bo taki mostek nad Głodawką, który jest pieszy albo pieszo-rowerowy, to również zaliczany jest do mostów. Most ma za zadanie łączyć dwa brzegi nad rzeką, czyli nad Głodawką jak najbardziej są to mosty. I nad Srebrną też są mosty w granicach miasta. I jeszcze potok. Już opowiadam, jest jeszcze czwarte, taka struga. Teraz to już naprawdę tylko ledwo się sączy. Jest tak zwany Złoty Potok w okolicach parku, lasu Czechówek. Tam jeszcze sączy się taka z górki spływa. Już taki byle ledwo kapie, ale za czasów, no jeszcze w XIX wieku było to uznawane jako prawdziwy potok złoty. Także Gorzów leży nad trzema rzekami i jednym potokiem w zasadzie, no nie wiem, jak to określić nawet. Zapewne po tym, co powiedziałem na wstępie, zastanawiacie się Państwo, dlaczego w niedzielę i dlaczego o 7.30 wybrałem się na spacer. A przyczyna jest bardzo prosta. Tak już od godziny mniej więcej 9.00 nasza trasa zaczyna być oblegana przez spacerowiczów, nie tylko z pieskami, ale także biegaczy. No i coś, czego nie chciałem nagrać, czyli towarzystwo wzajemnej adoracji z procentami. Taka wczesna pora pozwala mi wygodniej się poruszać i nie wywoływać zbędnego zniesmaczenia u korzystających ze ścieżki. Idziemy dalej. Z prawej strony mijamy stodołę. A, stodoła to jest miejsce, o którym zrobię chyba film dotyczący miejsc, które mają swoją nieoficjalną nazwę.
Wisłę przechodzimy po raz kolejny. Nad Kłodawką, proszę zobaczyć, i zbliżamy się do ulicy Borowskiego, o ile się nie mylę, nie mylę się. I tutaj proszę zobaczyć, na wprost, jakby za tym budynkiem, będzie szkoła jedynka, najstarsza szkoła podstawowa w mieście. I w tym miejscu, dokładnie w tym, którym teraz przechodzimy po pasach, była trzecia odnoga Kłodawki w tym miejscu. Był główny nurt. O, teraz zbliżam się do głównego nurtu Kłodawki. Jest drugi nurt, czyli taki boczny, tam gdzie jest koło młyńskie, a na wprost widzimy młyn, który przez jakiś czas ten młyn pełnił funkcję również elektrowni. O, widzimy koło młyńskie, to jest młyn daleki w Gorzowie. To jest boczna odnoga Kłodawki specjalnie dla koła młyńskiego, dla napędzania. To z lewej strony teraz jest, a z prawej było kiedyś jeszcze jedna taka odnoga i był tam napędzone koło, które służyło jako napęd dla tartaku. Mówiłem wcześniej o tablicach informacyjnych i zaraz miniemy jedną z nich. Możemy z niej wyczytać, ile jest mostków i kładek nad Kłodawką, a jest ich 23. Idziemy sobie dalej, przechodzimy po raz kolejny. Nad Kłodawką szkoła jedynka, kawałeczek dalej będziemy, a Kłodawka się nam pięknie tutaj srebrzy, kawałeczek dalej będziemy widzieć już szkoła ekonomik. Ekonomik, czyli dawniej za Niemca była to szkoła dla dziewcząt. Chcielibyśmy tam wejść do tej szkoły, zobaczyć, czy są tam jeszcze naprawdę pozostałości po starym zegarze na wieży. To bardzo ciekawy jest budynek właśnie ekonomika. A na wprost prawdziwa perełka Gorzowa, czyli dom biskupa. O, proszę zobaczyć. Czyli takie połączone ze sobą ścianą wille Karla i Maxa Barów, naszych tutaj jednego przemysłowca, drugiego kupca. Przechodzimy po raz kolejny nad Kłodawką i na drugą stronę. I tutaj na wprost w tym miejscu były jeszcze posiadłości Maxa i Karla Barów, a oni mieli swój prywatny mostek nad Kłodawką, a tu mieli swój ogród. A teraz idziemy wzdłuż Kłodawki, widzimy trochę zrujnowane budynki i te wierzby płaczące, no coś pięknego, naprawdę miasto Gorzów zasłużyło na wielkie brawa, kolejny plac zabaw dla dzieci. Tutaj zauważajmy, że również z miejscami siedzącymi dla dorosłych. Jeden ze starszych mostów w Gorzowie, wydaje mi się, że jeszcze z XIX wieku, teraz widzimy ten most i pamiętajmy, że nasz spacer jest przyspieszony przynajmniej dwukrotnie. I ulica Dąbrowskiego po raz kolejny, przechodzimy się na taki dziwny skwerek. Ten skwerek, ona wprost nas straż pożarna siedziba. I ten skwerek jest taki zielony z jednej strony i z drugiej strony Kłodawki. To na tym skwerku właśnie niejaki Kalibabka ukrył słoik z kosztownościami. Gdzieś tu, nie wiadomo, czy po tej stronie, czy po tamtej stronie. Wieczorami albo z rana, gdy była mgła, wychodził tutaj ze szpadlem i poszukiwał uparcie tego słoika. Widocznie lokalizacja mu się trochę zagubiła. Ten most, po którym teraz będziemy przechodzić, to jest zdecydowanie, tak słyszałem, najstarszy most w Gorzowie, który nam się zachował w takiej formie pierwotnej. I ta willa, którą tu widzimy, jest naprawdę ciekawa. Spróbuję dostać zezwolenie, żeby przejść się we wnętrza tej willi i pokazać ją, bo jest przepiękna. Idziemy ulicą Chrobrego, szkoła muzyczna była po lewej. Po prawej stronie kiedyś mieściła się tutaj sklepy, goplany. Już normalnie. Normalnie czuję ten zapach tego sklepu, wchodziło się do tego sklepu, pachniało kawą i taką czekoladą, ale takiej wysokiej jakości. I po lewej stronie również, no tu widzimy, o, po lewo katedra na wprost, a po lewo troszeczkę kino Słońce, na zasadzie to, co nam pozostało po tym kinie Słońce. Teraz Centrala Rybna byłaby na wprost, teraz już tam jest przerobiony nowy budynek, przechodzimy na drugą stronę.
po raz kolejny akcent żużlowy, czyli pierwszy w Polsce, a może na świecie, ale w Polsce na pewno, pomnik żużlowca, czyli Edwarda Jancarza. Proszę sobie zobaczyć, zaczynaliśmy od jego willi, teraz mamy jego pomnik i idziemy praktycznie wzdłuż murów obronnych miasta Gorzowa, bo tak, tutaj mniej więcej ciągnęły się mury obronne miasta Gorzowa, które zostały rozebrane na początku XX wieku w celach po to, żeby walczyć z bezrobociem. Były czasy kryzysu po I wojnie światowej i rozebrano te mury, bo był kryzys, trzeba było ludziom dać zarobić. Kamień, który został uzyskany z rozbiórki murów, posłużył do budowy główek na warcie, także jak będziemy na warcie i będziemy widzieć gdzieś jeszcze takie zachowane główki, to są to główki z uzyskanych kamieni z murów obronnych. Idziemy wzdłuż Parku Wiosny Ludów, czyli Parku Róż, praktycznie po prawej stronie za kłodawką. Teraz kłodawkę mamy z prawej strony, a za kłodawką mamy Park Róż. I zbliżamy się do kolejnego niesamowicie ciekawego miejsca, czyli do restauracji Wenecja. I w tym miejscu do kłodawki wpada ujście stawku. Po prawej stronie mamy piękny stawek w Parku Róż z malowniczą wyspą, na której znajdują się budki lęgowe dla ptactwa wodnego, a po lewej stronie, o proszę, to są przątki. To są takie figurki kobiet, które zdobiły nam kiedyś fontannę Pausza. Nie mieliśmy tej bamberki z wiadrami, tylko przątki zdobiły przez jakiś czas sam cokół tej fontanny. Miejscu, w którym kłodawka zmierza już do ulicy Sikorskiego, po lewej stronie widzimy piękny mural przedstawiający nam restaurację Wenecję. Tak, Café Volley przed wojną się nazywało to miejsce. I tutaj na palach, w tych rozlewiskach, wśród grążeli stała restauracja Wenecja. Niesamowita historia, którą na pewno opowiem, z której na pewno zrobimy jeszcze jakiś odcinek. A tutaj jest przejazd. Właściwie pod ulicą Sikorskiego przepływa kłodawka nam, a tu jest tak zwana Szumirzeczka. No Szumirzeczka, czyli taki kaskada, niewielki stopień, który spada, coś tak a la wodospad. Niektórzy mówią wodospad, niektórzy Szumirzeczka. I w tym miejscu funkcjonowała nam ostatnia latarnia gazowa w naszym mieście, która została zniszczona w nietypowy sposób, gdyż tramwaj został trafiony z wielką mocą przez ciężarówkę, wykoleił się i zawisł dokładnie nad rzeką Kłodawką, niszcząc balustradę i ostatnią funkcjonującą latarnię gazową. I idziemy wzdłuż ulicy Garbary. Tu się zbliżamy. Końcówka to już jest tej trasy naszej. Ulica Garbary, jak sama mówi nazwa, to były garbiarnie. Kłodawka uchodziła kiedyś do warty nie jedną odnogą, tak jak teraz, tylko miała swoją deltę. Jedna odnoga kłodawki opływała mury od wschodu i wpadała do warty mniej więcej na ulicy dzisiejszej Hejmanowskiej. Jedna była odnoga tu na Garbary, tu gdzie teraz jesteśmy, a jeszcze jedna na ulicy Młyńskiej, tam gdzie był wielki młyn czterokołowy, a jeszcze jedna odnoga sięgała aż gdzieś koło Rolnika i gdzieś koło dworca wpadała chyba do warty. Także kłodawka miała cztery odnogi, po raz kolejny mostek przechodzimy. Miała cztery odnogi, obecnie kłodawka wpada do rzeki Warty jedną odnogą, ale co ciekawe, jeszcze na po niemieckich mapach z lat 20. XX wieku kłodawka miała jak najbardziej dwie odnogi, jedną na ulicy Garbary, jedną na ulicy Młyńskiej. No i szlak dolnej kłodawki, proszę zobaczyć, już niestety trochę poniszczone tablice, jak to u nas. I przechodzimy dalej,
I tu widzimy wiadukt kolejowy. Wiadukt kolejowy w Gorzowie jest najdłuższym zabytkiem techniki w Polsce. Został wybudowany w roku 1914. A na wprost jest ujście rzeki Kłodawki do Warty i tu w tym miejscu możemy zaobserwować jedne z ostatnich słupów trakcji trolejbusowych w naszym mieście. Są tutaj dwa słupy, ujście Kłodawki i oczywiście Bobry. No i niestety, pora kończyć naszą przygodę z szlakiem wzdłuż dolnego biegu Kłodawki. Tu u nas w Gorzowie, tu niedaleko stąd się kończy, jakieś 50 metrów stąd Kłodawka kończy swój bieg w rzece Warcie. A tutaj wybudowane jeden z kilkunastu, ja o ile nie kilkudziesięciu mostków przepraw większych lub mniejszych na rzece Kłodawce. A dookoła drzewa otoczone siatką, żeby zabezpieczyć nasze drzewa przed zębami bobrów, które stały się prawdziwą plagą naszego miasta w ostatnim czasie. Proszę podziwić, a Kłodawka, co ciekawe, od miejsca, gdzie wpada do niej rzeczka Srebrna, jest już liczona, zaliczana do rzek górskich.